ponownie rekordziści. Znakomita teraz indywidualna akcja, podanie do Popławskiego i ten mocne uderzenie, ale znowu Kartuszyński i rzut rożny dla rekordzistów. Szybko wznowiona gra, Mateusz. Zagranie do Rakicza. Rakicz szuka miejsca do strzału, teraz znalazł to miejsce. Ponownie rekordziści Korpela próbował tam dograć do Mateusza, wreszcie ta piłka dociera do niego i świetnie tutaj wysunął do Korsunowa. Starają się otworzyć wynik. Jest Budniak. Jeszcze Budniak, znakomicie, znowu Kartuszyński. Zawodników gospodarzy. Mateusz do Rakicza. Rakicz uderza i mamy pierwszego gola w 10 minucie spotkania. Ale szybko tracą teraz piłkę. Z kolei strata w drugą stronę i wykorzystuje to Mateusz Ferreira, zdobywając drugiego gola dla rekordzistów. Zdawało się, że będą mieli dobrą okazję do kontrataku. Koleśnikow teraz znowu znakomicie znalazł tam jednego ze swoich kolegów, ale czujny Bartłomiej Nawrat i tylko rzut rożny dla gości. Teraz Mateusz sam się oszukał, znakomita sytuacja i mamy 2-1, mamy bramkę kontaktową. Rakicz do Mateusza, znakomity i sam na sam z bramkarzem, ale ofiarnie tutaj chyba jest jeszcze Mateusz. Mateusz i tym razem piłka trafia w słupek. Oczywiście na początku tej połowy również serdecznie witam wszystkich widzów, którzy oglądają to spotkanie, zarówno kibiców Red Devils Chojnice, jak i zawodników, jak i oczywiście kibiców z Bielska. A teraz potężne uderzenie Korsunowa. Kolejna akcja i znakomicie Bartłomiej Nawrat. Wysokości pola karnego rekordu, a teraz niedokładnie Popławski. Koleśnikow, interwencja. Mateusz. Mateusz. Znakomita indywidualna akcja. Zagrożenie przedłużonym rzutem karnym, a teraz potężne uderzenie. Patryk Laskowski, a więc także jeden z najskuteczniejszych zawodników w swojej drużynie. Do tej pory 4 gole w tych rozgrywkach. I mocne uderzenie Laskowskiego. Zostaną liderem Fogo Futsal Ekstraklasy, mając jeszcze jeden mecz. Mamy teraz trzecie trafienie, ależ teraz zagapili się zawodnicy Red Devils. Źle ustawili się przy tym rzucie rożnym. Stratą gola, ale też starają się to skończyć. I właśnie chyba tak się też stało. Mamy czwarte trafienie. Doskonale teraz Mateusz, jak dobrze widzę, się zachował. Czy Mikołaj Zastawnik? To Mikołaj. I kolejna okazja. I mamy piątą bramkę dla zespołu rekordu. I kontratak, jeszcze 11 sekund. Czy zdołają zakończyć? Strzałem zdołali Korsunow sam na sam z bramkarzem. Przegrał jednak pojedynek z golkiperem zespołu z Chojnic, Sebastianem Kartuszyńskim, który mimo porażki 1-5, może można powiedzieć, że był bohaterem tego spotkania. Znakomite zawody tego golkipera, ale nie uchroniło to Czerwonych Diabłów przed stratą bramek, przed stratą punktów.